Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto słowo Pańskie. Co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego czy coś złego? Pan Jezus, który przyszedł na świat, przyszedł z tą właśnie misją, aby uczynić coś dobrego, a nie coś złego. Jezus jest kapłanem, tak jak Melchizedek. Ty jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Jest to inne kapłaństwo niż to kapłaństwo, które mieli kiedyś wybrani z jednego narodu, z jednego rodu, na podobieństwo Aarona. Jak wiemy, w tych pokoleniach Izraela Aaron i jego synowie mieli tę godność, że byli wyłączeni tylko do tego, aby składać ofiary za lud, za siebie. To było ich zadanie. Mieli w taki sposób postępować. Swój czas mieli przeznaczać na modlitwę i ludzie przychodzili i o to prosili. Ich synowie w tych pokoleniach również byli tymi, którzy składali ofiary. To było takie kapłaństwo dziedziczne, ale było to inne kapłaństwo niż to, które widzimy dzisiaj, niż to kapłaństwo, które jest w Kościele katolickim, niż to kapłaństwo, które jest wśród chrześcijan. To kapłaństwo różni się tym, że kapłani dzisiaj są z ustanowienia Bożego, są z powołania. Nie jest to dziedziczne. Czasami w niektórych kościołach chrześcijańskich jest tak, że był kapłanem ojciec i potem syn zostaje kapłanem. Na przykład w kościele grekokatolickim. W kościołach prawosławnych, jak wiemy, są niektórzy księża, którzy mają żony, nie ma tam celibatu, czy w kościele na przykład w innych wschodnich kościołach, jak na przykład, no pamiętam kolegów grekokatolików, my myśleliśmy, na jaką parafię pójść w przyszłości, oni myśleli, jaką tu dziewczynę mieć, żeby mieć potem dobrą żonę. Niektórzy z nich wyszli za mąż, żyją dobrze i są też księżmi, bo w kościele grekokatolickim nie ma celibatu. Ale byli tacy, którzy myśleli o tym, jak na przykład mi kolega Ormianin, że może kiedyś zostanie biskupem, więc wtedy już musi być celibatariuszem i taki wybór sobie wybrał. Do dziś nie jest biskupem, nie wiem, czy żałuje, czy nie, ale tak jest. Natomiast kapłaństwo, które jest dzisiaj w Kościele katolickim, jest kapłaństwem na wzór Chrystusa, jest z ustanowienia i z sukcesji apostolskiej. Jest to dość ważne, żeby tak sobie dzisiaj powiedzieć, że ten dar, który otrzymują księża, otrzymują dlatego, że to Chrystus powołał apostołów, wybrał 12. Oni byli tymi, którzy potem wybierali następnych i nakładali ręce na biskupów, nakładali ręce na starszych wtedy, na prezbiterów, którzy zostawali kapłanami. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. Jesteś kapłanem,
można powiedzieć dzisiaj, dlatego że ktoś na ciebie nałożył ręce, że ktoś uznał ciebie za godnego przyjęcia święceń kapłańskich. I dokonywało się to w taki sposób, że zawsze przez nałożenie rąk. Były kiedyś takie święcenia kapłańskie, kiedy jeden z biskupów był trochę bardziej taki otyły. No i ciężko było mu te ręce nakładać i tak nie kładł ich do końca na głowę. Te święcenia trzeba było powtórzyć. Dlatego, że jest wymagane, aby ta sukcesja była. Gdybyśmy sięgnęli historią do tego, kto którego księdza święcił, jest tak zwany linia sukcesji. I ksiądz wie, który biskup go wyświęcił na księdza. I każdy biskup wie, jaki biskup go konsekrował i jakich innych trzech, w sumie trzech biskupów było przy tej konsekracji. I wiadomo, w tej linii można sobie w internecie, jest taka strona internetowa, wpisać, kto na kogo wcześniej kładł ręce. Który biskup na którego biskupa, którego wyświęcił. I też na tej podstawie możemy być pewni, że to kapłaństwo, które jest, jest kapłaństwem, gdzie na pewno Chrystus jest obecny w sakramentach, jest obecny w Eucharystii, kiedy jest ten sakrament sprawowany, jest obecny też w spowiedzi świętej, kiedy jest udzielane rozgrzeszenie, bo to jest bardzo pilnowane, żeby właśnie na zasadzie sukcesji to zostało przekazane. Kapłaństwo jest sakramentem, który się nie kończy jak małżeństwo. Małżeństwo ślubuje ci miłość, wierność aż do śmierci. Kapłaństwo jest również i już diakonat, kapłan i biskup. To są trzy stopnie kapłaństwa. Diakonat, prezbiterat i biskupstwo, one są też i w niebie. Papież to już nie jest, czy kardynał święcenia, nie przyjmuje się wtedy święceń. Dlaczego to jest ważne dla nas? Żebyśmy wiedzieli, że kiedy przychodzimy do kościoła, to stajemy przed kimś, kogo Bóg wybrał, kto ma to namaszczenie szczególne. Od Boga przekazane przez apostołów w tej linii aż po dzisiejszy dzień. Jeżeli chodzi o kościoły inne chrześcijańskie, prawosławni też tak mają i pilnują. Część kościołów protestanckich ma, część nie. Dlatego, że były takie grupy wśród protestantów, którzy myśleli, że wystarczy, że sami księża się zbiorą razem, wybiorą sobie jednego spośród nich i on będzie na przykład ich biskupem i sobie wyświęcą go na biskupa. Wtedy jest przerwana ta linia właśnie tej sukcesji apostolskiej. Gdyby znaleźli się na bezludnej wyspie, sami protestanci to by sobie mogli wybrać jednego, kto będzie starszym. W niektórych kościołach tak jest. Natomiast wtedy już wiadomo, że Eucharystia nie jest Eucharystią, że rozgrzeszenie nie jest rozgrzeszeniem, dlatego też do sakramentów u prawosławnych możemy przystąpić, u grekokatolików też, u innych katolików wschodnich też, natomiast już u protestantów nie, dlatego że nie wiemy, czy ten, który sprawuje te sakramenty, sprawuje w sposób ważny, czy też nie. Jaka moc jest w tym sakramencie kapłaństwa? Bóg dał wielką moc. Dzisiaj widzimy, jak Chrystus jest tym, który posługuje w synagodze, jak uzdrawia. Podnieś się na środek, mówi do człowieka z uschłą ręką i uzdrawia go publicznie. Nie jest łatwo wyjąć tę uschłą rękę, nie jest łatwo odpowiedzieć na to. Musiał też zaufać Chrystusowi, że kiedy wyjdzie na środek, pokaże tę rękę, że obnaży to, co jest trudne, no to wtedy zadziała ta łaska. Czasami tak jest, że kiedy korzystamy właśnie z posługi kapłańskiej, potrzebna jest nam ta wiara, że kiedy pójdę na przykład do spowiedzi, czy wy, czy ja, i powiem o swoich grzechach, to Bóg będzie to uzdrawiał. Że kiedy odsłonię to, co jest takie uschłe we mnie, Bóg będzie tego dotykał. Ale w taki sposób akurat Pan Bóg chce nas leczyć i uzdrawiać. To Jezus dał swoim apostołom to słowo na końcu, ten nakaz misyjny, idźcie, nauczajcie, komu odpuścicie grzechy, temu są odpuszczone, udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. On im dał władzę nad duchami nieczystymi, on dał im też władzę uzdrawiania. Pamiętam kiedyś jednego z naszych ojców duchownych, jak pojechał na modlitwę do wąwolnicy na egzorcyzm. My byliśmy wtedy w seminarium,
I on wrócił z tej modlitwy, tak zaczął opowiadać na jednej z konferencji, że po tylu latach kapłaństwa właśnie był zdziwiony, jak wielką moc mają dłonie kapłańskie. Wtedy, kiedy ksiądz ten Fuad modlił się nad osobą zniewoloną, poprosił go, żeby też i podszedł bliżej, położył swoje ręce. Widział, jakie są reakcje złego ducha, który akurat zniewalał osobę, nad którą się modlili. Jak bardzo nie chciał tych rąk. Jak bardzo nie chciał właśnie, aby one tam spoczywały. Dlatego, że to są ręce konsekrowane. I kapłan jest konsekrowany właśnie do posługi Bożej. Kiedy ktoś na przykład popełnił grzech, jakiś czasami się zdarzy, słyszymy, nieczysty z księdzem, to jest grzech, nie tylko grzech nieczysty przeciwko szóstemu przykazaniu, ale też i grzech świętokradztwa, dlatego że ksiądz został konsekrowany dla tej posługi i trzeba mieć też tego świadomość. Tak samo ksiądz, kiedy popełnia grzech, kiedy nie żyje w kościele wschodnim i nie może mieć żony, tak samo ma świadomość tej świętości, tego poświęcenia, wyłączenia z ludu. Tak więc widzimy, że kapłaństwo na wzór Melchizedeka jest innym kapłaństwem niż to, które było z rodu Aarona. Jest całkiem inna linia kapłaństwa, jest całkiem inne podejście do tego kapłaństwa. Natomiast ta moc, którą daje Chrystus kapłanom, jest nie z samych kapłanów, to Bóg im udziela tej mocy. A w ten sposób jest to znak miłości Bożej, tego, że Bóg, kochając swój lud, przez właśnie ludzi słabych często i ludzi prostych, bo z ludu wziętych, dla ludu ustanowionych działa. Kapłani są tacy, jaki jest lud. Jaki święty lud, to i ci kapłani, którzy wychodzą z tych rodzin, są święci i mają taki poziom gdzieś wychowania, kultury, jak wychodzą tak z ludu. Każdy ma jakąś kulturę, w której żyje, jak pamiętam, mieszkałem w seminarium międzynarodowym, to każdy kandydat był inny, bo miał w sobie właśnie to, co przynosił ze swojego świata, w którym żył, bo Bóg właśnie takich ich wybiera. 6 lat formacji trochę jest, ale nie zawsze to wystarcza, by człowiek był święty i często wychodzi nieświęty, bo tak jest. Jest w drodze do świętości, dlatego czasami też może się zdarzyć i nam, że w tej posłudze kapłańskiej są pewne i zranienia, które mamy w naszym życiu. Kościół za to przeprasza, czy brak delikatności, czy wrażliwości, czy my inaczej myśleliśmy, czy się nie dogadaliśmy, czy czasami po prostu ktoś miał gorszy dzień, bo go dzieci na katechezie zdenerwowały i gdzieś tam całe lata potem siedzi jeszcze w kancelarii i załatwia jakieś sprawy, gdzie jest ciężko i na koniec dnia ma spotkanie ze wspólnotą i tam już komuś, powiedzmy, coś powie i jest jakieś zranienie. Więc to też jest wpisane. Dzisiaj będzie też nabożeństwo po mszy świętej. Nabożeństwo, gdzie będziemy modlić się przestawnictwo świętego Józefa. I głównymi tematami właśnie będzie ta modlitwa o dar uzdrowienia. Byśmy mogli zobaczyć to, co jest uschłe w nas. To, co potrzebuje uzdrowienia, uleczenia. I przestawnictwo świętego Józefa będziemy to polecać. Gdyby tego człowieka nie było wtedy w świątyni, kiedy przychodził Chrystus, to również nie wyciągnąłby tej ręki. Dlatego czasami ta nasza wierność temu przychodzeniu do świątyni, modlitwy, ona owocuje. Bo przyjdzie taki czas łaski, kiedy akurat Pan Bóg spojrzy na nas, kiedy ktoś szczególnie dotknie nas tą swoją łaską. Dzisiaj to nabożeństwo ma ten cel, aby modlić się właśnie o to, co jest takie uschnięte w nas, a każdy coś takiego może ma. Trudnego, coś, co chciałby, żeby było bardziej żywe, z czym mu się ciężko zmagać. A druga intencja tego nabożeństwa to będzie też modlitwa za kapłanów i być może za jakieś zranienia, które mieliśmy w posłudze kapłańskiej. Pamiętam kiedyś takiego chłopaka, który on odszedł gdzieś tam od kościoła dalej, dlatego że nie dogadał się przy ślubie akurat z księdzem. Oni chcieli inaczej, on miał inny pomysł. W końcu wzięli ślub w innym kościele. Ale to zaowocowało tym, że tak się obraził, że już do tego kościoła więcej nie chodzi i w ogóle od kościoła odszedł. No, jak ktoś trafi na przykład do złego lekarza, czy złego psychologa, czy złego policjanta, który
lepi mu mandat, to nie znaczy, że ma się obrazić na wszystkich policjantów, jak go napadną, nie wzywać pomocy policji. Czy jak ktoś mu źle złoży rękę, to już ma więcej do szpitala nie pójść. Sami wiemy, jak jest. Podobnie powinniśmy i też tutaj postąpić, jeżeli zdarzy się w naszym życiu, że była jakaś rana, w tym przypadku jest przebaczenie, do którego Bóg nas zaprasza, tak aby nie rezygnować z sakramentów, których On udziela właśnie w świątyni. Więc te dwa tematy, nasze uschłości, a z drugiej strony to, co było związane może z Kościołem, ze zranieniami, też i z kapłaństwem będziemy omadlać na tym nabożeństwie, więc zachęcamy, aby pozostać też dzisiaj, aby otworzyć się na to, co Pan Bóg dzisiaj dla nas przez stawiennictwo świętego Józefa przygotował. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby wśród ludu. Mamy nadzieję, że dzisiaj przez głoszenie Ewangelii również i to dotykanie naszego serca i to leczenie będzie następować. I na to czekamy też i w Eucharystii, i w nabożeństwie po mszy.